Witam serdecznie, witam pana Marcina Brosza, trenera zespołu Piast. Witam. Panie trenerze, poproszę o komentarz dzisiejszego spotkania. Przyjeżdżając na dzisiejsze spotkanie na Bułgarską, wiedzieliśmy jedno, że jeżeli chcemy uzyskać korzystny wynik, musimy pierwsi strzelić bramkę. Do tego dożyliśmy w pierwszej połowie. Nie udało nam się, byliśmy blisko, natomiast ten cel, który mieliśmy, ten plan, który mieliśmy nakreślony, no nie dużo brakło, ale nam się nie udało. W momencie straty bramki odkryliśmy się zbyt mocno. Chcieliśmy dążyć do strzelenia tego upragnionej bramki, natomiast no, zostaliśmy skarceni czterokrotnie przez zespół z Poznania. Na końcu staraliśmy się za wszelką cenę przynajmniej strzelić bramkę honorową, ale również to się nam nie udało. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to są spotkania, po których wyciągamy najwięcej wniosków i musimy zrobić wszystko, żeby drugi taki mecz nam się nie przytrafił. I nie jest sztuką krytykować jak gdyby tylko nas, ale dla nas najważniejsze naszego klubu jest wyciągnąć bardzo duże, daleko idące wnioski po tym meczu pod każdym względem. Dziękuję bardzo. Dwie rzeczy miały na to wpływ. Pierwsza to jest kontuzja z Błoźnia, bo przy stracie, po stracie pierwszej bramki Damian poczuł naciągnięcie mięśnia przywodziciela i musiał zejść. I jedna zmiana, ale de facto dwie, bo środkowy obrońca musiał zejść na prawą stronę, a wszedł w jego miejsce Quarta i automatem dostaliśmy drugą bramkę. Jak również i chęć uzyskania korzystnego wyniku. Do straty bramki staraliśmy się zrobić wszystko, to tak wyglądało jak w walce i chcieliśmy uzyskać to prowadzenie, chcieliśmy narzucić Lechowi swój styl gry, natomiast no, tak jak pan powiedział, te 70 minut gdzieś tam było prowadzone w dobrym tempie, natomiast ostatnie 20 minut na pewno nie było po naszej myśli. Natomiast pamiętamy też, gdzie graliśmy. Graliśmy w Poznaniu, gramy z Lechem. Szanujemy ten zespół i doceniamy jego osiągnięcia w ostatnich latach, więc to nie jest też tak, że nie doceniamy przeciwnika, który dzisiaj graliśmy i tutaj możemy tylko pogratulować Lechowi takiej skuteczności i takiej jakości gry, szczególnie w ostatnich minutach. Nie chciałbym oceniać na gorąco, no jesteśmy po spotkaniu dzisiaj w Poznaniu. Naprawdę wszystkie nasze mecze dla nas były spotkaniami bardzo ciężkimi. Począwszy od pierwszego do dzisiejszego, wynik mógł być różny. Jak dobrze pan wie, na wynik spotkania ma wpływ wiele czynników. No dzisiaj nie tylko nie potrafiliśmy pierwsi punktować, ale również nie potrafiliśmy dogonić Lecha, wręcz odwrotnie to wyglądało, tak pan powiedział, że to Lech jak gdyby co minutę odjeżdżał od nas, a nie odwrotnie. W poprzednich meczach, w których prowadziliśmy, grało nam się łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Jak również udawało nam się gdzieś tak, chociażby na Zagłębiu Lubin, dojść przeciwnika, chociaż ostatecznie żeśmy nie przegrali. Natomiast no, tak jak mówię, no, dzisiejsze spotkanie bardzo ciężkie dla nas. Na pewno boli nas wszystkich, że aż tyle. Ale tak jak mówię, no, to są spotkania, po których musimy wyciągać właśnie jak gdyby, co będziemy robić w najbliższym czasie. Dziękuję. Witam Państwa ponownie, ten Mariusz Rumak, ten zespołu Lecha Poznań. Panie trenerze, poproszę o komentarz dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że ten mecz miał dwie odsłony, dwie połowy. W pierwszej mieliśmy swoje sytuacje, byliśmy przy piłce. Udało nam się wychodzić dosyć mądrze z pressingu przeciwnika. Stworzyliśmy kilka sytuacji, ale przeciwnik też miał, pamiętajmy, przy stałym fragmencie piłka uderza w słupek i w ostatnich minutach, gdzie uczulałem moich zawodników na to, że Podgórski z boku wchodzi do środka na prawą nogę i uderza. Oddał piękny strzał, na szczęście dla nas niecelny. Natomiast w drugiej połowie bramka, bardzo ładna bramka Keby Sisaya, otworzyła wynik. Mieliśmy dużo sytuacji, zaczęliśmy kontrolować grę. I tak jak powiedziałem na konferencji przedmeczowej, ten zespół, który wytrzyma to fizycznie, ten ma szansę wygrać ten mecz. I dzisiaj moim zdaniem o wyniku zadecydowało przede wszystkim serce, głowa, mentalność i zaangażowanie. Bo gdy więcej miejsca się zrobiło, otworzyliśmy sobie sytuację i mogliśmy tych bramek strzelić więcej, ale myślę, że te cztery, które strzeliliśmy,
zrekompensują te dwa ostatnie mecze, gdzie zdobyliśmy tylko jeden punkt, gdzie mieliśmy wiele sytuacji, szczególnie w meczu z Pogonią Szczecin, może nie w Gdańsku, ale w meczu z Pogonią Szczecin. Myślę, że ten mecz zrekompensuje poznaniakom to, co się działo w dwóch ostatnich kolejkach, a nam da spokój w przerwie na reprezentację. Będziemy mogli dalej pracować, robić kolejne kroki, żebyśmy byli jeszcze bardziej niebezpieczni. Dziękuję.